Janta Rustka, Kirek z Chorzów. Kolejne spotkanie, którego będziemy świadkami podczas turnieju Mistrzostw Polski do lat 15 w futsalu. Przed momentem wysokie zwycięstwo TAF-u Toruń nad drużyną KS-u Gniezno, które w zasadzie przypieczętowało awans zespołu toruńskiej Akademii Futsalu do 1/4 finału. Teraz o ten awans mogą być już pewni gracze gospodarzy tego turnieju, tej imprezy. Warunek konieczny to oczywiście zwycięstwo Jantaru nad zespołem z Chorzowa. Czy tak się stanie? No to przekonajmy się, oglądając to spotkanie w strojach turkusowych, powiedzmy, zespół Jantaru. Na czarno grać będzie zaś Klirek z Chorzów. Drużyna, która w pierwszym meczu przegrała nieznacznie z TAF-em. No i na pewno będzie chciała się zrewanżować za to, co się wydarzyło wczoraj. Choć łatwo nie będzie, bo Jantar oczywiście uskrzydlony grą przed własną publicznością. Jantar, który występuje w składzie w bramce 12 Miłosz Stępkowski, gracze z pola 7 kapitan zespołu Maciej Brysik, 9 Dawid Jankowski, 14 Marcel Wiśniewski, 19 Eryk Jasłowski, Adam Piątak, Dominik Grabowski, Patryk Jasłowski, Aleksander Sitnik, Bartosz Szerszyn, Hubert Rykowski, Janczysz i Nikodem Piszko, a także Błażej Lemański pozostają w obwodzie trenerowi Piotrowi Piszko. Jeśli chodzi o zespół Klireksu, tutaj to zestawienie wygląda następująco. Z 10 Dorian Góra, z 6 Adam Furman, z 8 Michał Czarnobaj. Szansa dla Jantaru. Z 5 Igor Glonek, to jeśli chodzi o graczy z pola. W bramce z 12 Milan Felis, na ławce Dawid Bem, Mateusz Kocot, Wojciech Rydel, Gracjan Jarosz, Maciej Buczek, Artur Sojka, Alan Bornowski, Mateusz Wąchała i Jakub Beruś, trenerem Wojciech Dobrzyński drużyny ze Śląska. Teraz Dorian Góra, ale nie zdołał się odwrócić odpowiednio do bramki rywala, żeby kopnąć piłkę, jeszcze sprawić tym zagraniem problem Miłoszowi Stępkowskiemu. Gorący doping oczywiście z trybun, tak jak mówiłem, dla Jantaru, no bo grają przed własną publicznością. Teraz akurat w defensywie gracze z Ustki, ale udało się wywalczyć piłkę dla siebie od autu. Rozpoczęli zawodnicy trenera Piszko, chociaż teraz błąd, jest strzał z ostrego kąta Czarnobaja. Chyba lepiej było podawać do Doriana Góry, no ale już się tego nie cofnie. Akcja zakończona i to niepowodzeniem. Daleki wyrzut piłki, ale ucieknie ona za linię końcową. Milan Felis będzie miał ją do swojej dyspozycji. I wyrzut. Czarnobaj. Zablokowane to zagranie. Jeszcze zgarnie piłkę, wydawało się, Adam Furman, ale jednak zagrał w aut. Kierunkowe przyjęcie piłki, wyjście na strzał i bliski Marcel Wiśniewski tego, żeby zdobyć gola, ale w tylną siatkę tylko po odbiciu od bandy piłka wpadła. Nie ma gola, choć no, takie głosy się z trybun pojawiły, że już zaczynali się kibice cieszyć, bo myśleli, iż jednak pokonany został Milan Felis przez zawodnika Jantaru. Teraz Jankowski zostawia piłkę Brysikowi, ale ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Milan Felis rozpoczyna grę od własnej bramki. Okała z
strzelec jednej z bramek zdobytych przez Kilex we wczorajszym spotkaniu. Drugą zapisał na swoje konto Igor Glonek w tamtym spotkaniu. Tamtym, to znaczy Stafem wczoraj oczywiście. Wiśniewski. Wycofanie do Brysika, uspokojenie nieco gry po stronie Jantaru do linii końcowej. Szedł Jasłowski z piłką, ale ta szybsza od niego uciekła na aut bramkowy. Raz na wyprzedzenie Brysik. Starcie z Mateuszem Kocotem. Rusza Wiśniewski, ale nadział się na Boronowskiego. Boronowski zatrzymany jednak. Jeszcze jest Kocot. Rydel, 9 metr. Rydel! Fałsza strzał, ale bez problemu interweniuje Miłosz Stępkowski. Wiśniewski przyspiesza na tempie akcję Jantaru. Jankowski. Brysik. Trafiony w rękę Rydel, ale ta ręka przyklejona do ciała nie ma, więc gwizdka jest. Kontynuacja akcji przez Jantar. Dobra interwencja Milana Felisa teraz. Musiał zachować czujność między słupkami golkiper Klireksu, bo z bliskiej odległości kopnięta w jego kierunku piłka. Jeszcze z narożnika rozpoczynać grę będą gospodarze, no ale tutaj nieporozumienie, bo Brysik chciał rozrzucić do lewej strony, a kolega wbiegał mu w pole bramkowe, więc naturalnie minął się on z piłką, nie miał możliwości przeprowadzenia skutecznej szarży na bramkę. Czas jeszcze będzie rozpoczynać Jantar. 9 metr i gol! Trafienie, którego autorem Maciej Brysik. 5. minuta tego spotkania i szaleje hala przy Bursztynowej. Tu dobre zejście na 9 metr po minięciu obrońcy. Przełożona piłka na lepszą nogę i pokonany Milan Felis. Jest premierowe trafienie Jantaru Ustka. Teraz powstrzymywany Dorian Góra przez chorzowskich, przez zawodników Zuski oczywiście. Chorzowscy futsaliści teraz odzyskują posiadanie, ale Czarnobaj zatrzymany. Jego podanie zablokowane będące precyzyjnym i będzie rozpoczynać od autu zespół w czarnych koszulkach. Jest podanie w kierunku Doriana Góry od Adama Furmana, ale jednak czujni zawodnicy trenera Piszko. Szansa teraz na kontrę dla nich, piłka na prawą stronę, będzie uderzenie, ale pozostawiające sporo do życzenia Nikodem Piszko, autorem tego zagrania, które widzieliśmy przed momentem, które poleciało obok bramki. Sięgnął Czarnobaj, zdołał zgrać głową do góry. Jeszcze Czarnobaj, ale tylko aut dla Klireksu w tej sytuacji. Uderzenie! Poprzeczka, słupek, ależ teraz szczęście po stronie Jantaru. Najpierw Igor Glonek, o właśnie, a potem Dorian Góra. No, Stępkowski dużo, dużo szczęścia miał w tej sytuacji, ale no, widać nie tylko ściany, ale i sprzęt pomaga gospodarzom, można powiedzieć w ten sposób. Czasem się w koszykówce mówi, że obręcze sprzyjają gospodarzom, no to tutaj słupek i poprzeczka bramki. Teraz przechwyt i szansa na kontrę, 2-1 idzie Jantar, no ale znowu zabrakło
w tej końcowej fazie, fazie wykończenia akcji. Zdecydowanie podjęcia szybszej, lepszej decyzji. To się obróciło przeciwko naturalnie drużynie Jantaru, który stracił możliwość na oddanie strzału na bramkę Felisa. Furman w kierunku bramki zagranie, ale oddalone zagrożenie od niej przez Jantarustka. Wicemistrzowie Polski sprzed 7 lat. Drużyna z Ustki. Oni do tej pory 3 razy wychodzili z grupy. Oczywiście w 2016 roku, kiedy zdobyli medal, potem w 2017 i 2021. 3 razy odpadali na poziomie fazy grupowej. Na razie im to nie grozi, bo jeśli wygrają, to już będą pewni razem z TAF-em Toruń miejsca w 1/4, a w okolicach godziny 18 rozegrają, oczywiście biorąc pod uwagę stan obecny mecz o pierwsze miejsce w grupie między sobą. Walka przy bocznej linii boiska o piłkę. Zmiana w drużynie Clearexu. Pojawia się na placu gry Alan Boronowski z numerem 14. A od autu rozpoczyna Jantarustka, konkretnie Neryk Jasłowski. Nie ma gola. Już obok bramki. Piłka poleciała. Zobaczmy strzał z 10 metrów. Oj, to Milan Felis chyba. Końcówkami palców tę piłkę zbijał. Skuteczna, bardzo ładna interwencja bramkarza drużyny z Chorzowa. Teraz wydawało się, że piłka opuściła plac gry, ale sędziowie nakazali grać dalej. Teraz już nie ma żadnej wątpliwości, że piłka na aucie i wznawiać grę będzie drużyna chorzowska. Boronowski. Mąchała. Strata jednak, ale szybko odzyskuje piłkę drużyna Clearexu, choć tylko na moment. Ale teraz aut podyktowany przez sędziów. Rozciągnięcie do prawej strony. Nie opanował jednak piłki Rydel. Jeszcze jedna strata przed własną bramką drużyny z Chorzowa. Wybita piłka przez Boronowskiego. Oddalone zagrożenie, aby tylko Jantarowi nie sprezentować sytuacji, w której mogłaby ta drużyna oddać groźny strzał na bramkę Milana Felisa. Cztery minuty do końca pierwszej połowy. Strzał z 9 metra i gol. 2-0. Bardzo podobne trafienie jak to pierwsze Macieja Brysika. Teraz znowu on, zobaczmy, po wznowieniu gry. Zejście do środka, poprawienie sobie piłki na prawej nodze i uderzenie przy prawym słupku bramki Felisa, który tam się wyciągnął jeszcze jak struna, ale nie był w stanie tego zagrania odbić. Teraz dużo szczęścia, ale Brysik nie pozwala drużynie Clearexu na zdobycie gola. Wrzucona piłka w kierunku pola bramkowego, ale opuszcza Fucalówka boisko.
Ellis, długie zagranie na Doriana Górę, góra do Czarnobaja, Czarnobaj, odegranie do prawej strony, tam był Glonek. Z pierwszej piłki zagranie, ale niezbyt udane w jego wykonaniu. Jeszcze odzyskują wysoko piłkę gracze Clearexu, ale znowu zabrakło czegoś. Wcześniej słabe strzały Glonka, a teraz słabe podanie Doriana Góry do gracza z numerem 5 na koszulce. Agresywnie teraz Clearex, ale wychodzą spod pressingu gracze Jantaru. To podanie, chociaż efektowne, to nie było skuteczne niestety dla zawodników w strojach klubu z Ustki. Dwie minuty 50 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Dwubramkowe prowadzenie zespołu Jantaru Ustka. Maciej Brysik autorem obu tych trafień. Brysik, który wczoraj niezły mecz na swoje konto zapisał. Była asysta przy jednym z trafień. Eryk Jasłowski dwie strzelił. Wtedy, teraz troszeczkę wygoniony do rogu Czarnobaj. Już w trudnym położeniu był, nie miał jak dograć dokładnie piłki przed bramkę. Ale jeszcze od autu będzie rozpoczynać Clearex, tyle że kilkanaście metrów dalej niż przed momentem byli bramki Miłosza Stępkowskiego. Walczy Dorian Góra, ale dobrze zawodnicy z Ustki do tego momentu, bo to zagranie ewidentnie nie wyszło i przez to od autu będzie rozpoczynać drużyna z Chorzowa, w której teraz zmiany. Nowa czwórka pojawia się na parkiecie w drużynie Wojciecha Dobrzyńskiego. Pocot na lewą stronę, to jest Boronowski! Alan Boronowski przedłuża nadzieję Clearexu Chorzów na to, żeby w tym spotkaniu przeciwstawić się drużynie z Ustki. Wewnętrzną częścią stopy w kierunku dalszego słupka uderzył. Stępkowski nie miał okazji do tego, żeby odbić piłkę. 2-1 już tylko. Jantar prowadzi z Clearexem. Jeszcze prawie 2 minuty do końca pierwszej połowy tego spotkania. Od razu też wmógł się doping po tej stronie hali, gdzie zasiadają fani klubu z Chorzowa. Daleką drogę przebyli, żeby tutaj się znaleźć, ale są ze swoimi pociechami i wspierają je z trybun. Teraz przedzierał się tutaj Pocot i Beruś, ale ani jeden, ani drugi nie uderzył na bramkę Stępkowskiego. Koniec końców Jantar z autem pod bramką rywala. Wznawiać grę będzie Patryk Jasłowski. Trochę za blisko ustawiony gracz zespołu przeciwnego, bez czego interwencja sędziego oczywiście. Zagranie wzdłuż bramki, ale tutaj nikogo nie było. Małe zapasy też pod bramką Felisa, ale przewinienia również nie było. Pocot wystawia Wąchale piłkę. Pocot, 10 metr do prawej strony, do Berusia, ale nie przyjął on piłki. Teraz szansa na kontrę dla drużyny z Ustki. Ruszył, ile tylko sił miał w płucach Bartosz Szerszyń. No, ale jednak uciekła mu futsalówka, wypadła poza linię końcową. Efektownie
wypuszczona piłka, do której dopadł w pierwszej fazie tej akcji Szerszyń, no ale później był problem, kiedy już zaczęło się skracać boisko, coraz mniej metrów było do linii końcowej. 39 sekund do przerwy, 2-1 Jantarę prowadzi, teraz strzał bezpośrednio z rzutu wolnego, ale wysoko ponad bramką piłka poprunęła. Od bramkarza do bramkarza, a teraz gra się toczy, no i teraz Wout wyrzuca Miłosz Stępkowski. Przerywanej rozpoczyna Alan Boronowski. Niedokładne zagranie do lewej strony przed momentem po stronie chorzowskiej. Ale i zespół Zustki troszeczkę się nie popisał w rozegraniu swojej akcji, swojego ataku. Ostatnie sekundy, jeszcze zdążą wznowić raz grę z boku chorzowianie. Czy oddadzą strzał przed syreną? No chyba to się nie uda, tak jest. A więc z jednobramkową zaliczką na przerwę schodzą gracze Jantaru Ustka. 2-1 prowadzą z Klireksem Chorzów w tym spotkaniu. Sędziów, zaczynamy tę drugą połowę w jasnych strojach Jantar. Czarne koszulki celiści z Chorzowa. Klireks w ćwierćfinale był raz, już o tym mówiłem wczoraj. Przy okazji turnieju w 2016 roku to był na razie jedyny występ tego jakże przecież utytułowanego i zasłużonego w seniorskim futsalu klubu. W imprezie rangi U15. Centra na pole karne, ale niedokładna. U15 bądź U16, bo różnie wyglądała klasyfikacja w młodzieżowych mistrzostwach Polski, jeśli chodzi o kategorie wiekowe. Aktualnie, o teraz świetny strzał Adama Furrymana, ale też bardzo dobra interwencja Miłosza Stępkowskiego, zobaczmy. Aktualnie U13, U15, U17 i U19 to są te roczniki, kategorie wiekowe, które mają swoje osobne turnieje. Faul Doriana Góry. Zdenerwowany jest na sędziego, zawodnik Klireksu. Na to, co się wydarzyło przed momentem. A my mamy przerwę na żądanie.
wszystko wyjaśnione. Z zawodnikami i trenerami można wracać się do gry. Wśród wolnych, którego wykonawcą będzie Marcel Wiśniewski. Kombinacyjne rozegranie na 6 metra. Piłka poszła, ale okazało się, że nie ma strzału, ale nie ma też kontry po stronie Clearexu. Rozkłada ręce Dorian Góra, no bo on oczywiście niezadowolony z faktu, że tutaj kolega go nie wspomógł w tym pójściu z piłką na bramkę Miłosza Stępkowskiego. Zatrzymany Jasłowski, ale i Góra nie zdołał się przedrzeć. Zdecydowana interwencja Macieja Brysika. Minuta gry po przerwie, 2-1. Jeden faul Clearexu w tych 60 sekundach, które już upłynęły. Rozrzucenie piłki do lewej strony. Będzie okazja dla Jankowskiego. Jankowski nakręcił tę piłkę, ale nie trafił do bramki. Wszystko było szczęścia. Może teraz Jankowski, 6 metr. Jankowski szuka jeszcze podania, ale zatrzymywany przez obrońcę. Dopiero teraz udało się do Wiśniewskiego futsalówkę wyłożyć i niezły był to strzał, ale dobrze też Milan Felis. Między słupkami jeszcze korner dla drużyny Jantarustka. Po nodze któregoś z chorzowskich graczy, wydaje mi się, piłka opuściła plac gry. Tak jest, Jantar ciągle pod bramką Felisa. Znowu szansa po stałym fragmencie. Rydel. Atakujący, nie, przepraszam, to oczywiście ósemka, czyli Czarnobań. Atakujący piłkarza z Ustki. Kończy się to autem dla Jantaru. Próbował Prysik bezpośrednio w kierunku pola bramkowego zagrywać, no ale tutaj błąd przy rozpoczęciu gry. I to Clearex teraz zyskuje okazję po aucie dla siebie na poszukanie gola wyrównującego. Ślizgnął się jednak na piłce teraz Beruś, który przed momentem wszedł z ławki. No nie ułatwiałem oczywiście sobie zadania takimi stosunkowo przypadkowymi, ale już głupimi stratami. Zawodnicy chorzowcy może teraz. Pomyłka jednak przy tym strzale Poronowskiego, aczkolwiek jeszcze będzie out. Jeszcze będzie już drożny oczywiście, ale nie udało się z niego nic wypracować. Teraz jest out. Pieczołowicie piłkę teraz Eryk Jasłowski, jeszcze przesuwani gracze Clearexu do tyłu. Jasłowski, ale dobrze. Defensywa chorzowska popracowała. Zagranie między dwójką rywali. Piłka pada UPM Mateusza Kocota. Strzał z dystansu, ale piłka wyleciała poza plac gry, poza linię końcową. Długi wyrzut Felisa. Nie zabrał się jednak z futsalówką w tej sytuacji. Kocot, napędza się akcja Jantarustka!
i jest trafienie na 3-1. Podskoczyli znów fani drużyny gospodarze, bo wracają na dwubramkowe prowadzenie gracze Piotra Piszko. Tutaj trochę szczęśliwe, ale skuteczne to odegranie piłki do Nikodema Piszko, który tę akcję rozpoczął. No i strzał przy bliższym słupku. Trochę pewnie lepiej mógł się Milan Felis zachować, ale już było, minęło trzeci gol zdobyty przez drużynę z Ustki. 9 minut do końca meczu, dwubramkowe prowadzenie Jantaru, no i to już jest chyba takie prowadzenie, które zapewni im triumf, tak się przynajmniej wydaje, chociaż teraz Dorian Góra, ale nie dał się przelobować Miłosz Stępkowski, nie dał sobie wrzucić piłki za kołnierz. Korner dla Chorzowian na 6 metr, piłka zagrana, gdyby tylko lepiej się z nią Dorian Góra zabrał. Góra, który teraz no fauluje i to będzie żółta kartka, nie ma żadnej wątpliwości dla Doriana Góry. Taktyczne przewinienie, więc tutaj nie mógł innej decyzji sędzia podjąć. I to już jest trzeci faul Klireksu, a jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu do końca tego meczu, więc no, muszą naprawdę mieć się na baczności, jeśli nie chcą przedłużonego rzutu karnego dla rywali, którzy teraz podwyższają prowadzenie 4-1. I to znowu zdaje się Nikodem Piszko, tak jest, on trafia do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego. Aleksander Sitnik próbował, ale odbił piłkę Milan Felis, ale zrobił to do boku na tyle pechowo, że spadła ona idealnie pod nogi dobrze ustawionego w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie Nikodema Piszko. 4-1 Jantarustka prowadzi z Klireksem Chorzów. Jeszcze jeden niesie się po trybunach i rzeczywiście szukają jakby piątego gola gracze z Ustki. Chcą wykorzystać słabość w tym fragmencie meczu swojego rywala. Teraz nie zabiorą się z piłką, ta padnie łupem Felisa. Furman popełnia błąd. Góra przeszkadza, ale Jantar już z piłką na połowie swoich dzisiejszych rywali. Aleksander Sitnik, Brysik. Szerszyń do prawej strony, przyspiesza Jantar, jest dobra piłka do Piszko, ale broni w tej sytuacji Milan Felis. Nogami zainterweniował, odczuł chyba ten strzał Milan Felis, bo tam jeszcze tak próbuje jakby bolące miejsce rozchodzić. Ależ piękne zagranie teraz do Doriana Góry od Igora Glonka, idealnie spenetrowane pole karne drużyny Jantaru Ustka i na 7,5 minuty przed końcem Dorian Góra z bramką. Z bramką też oczywiście Klireks i robi się 2-4 patrząc z ich perspektywy, więc jeszcze nie jest jednak, jak się okazuje, rozstrzygnięte to spotkanie, zwłaszcza że teraz znowu Dorian Góra, ale zapędził się do linii końcowej, źle się zachował w tej sytuacji. Przejęta wysoko piłka, oddany strzał, ale on jest niecelny. 7 minut 16 sekund do zakończenia spotkania. Klireks walczy o życie tak naprawdę w tym spotkaniu. Potrzebuje punktów w starciu z Jantarem Ustka, jeśli chce jeszcze zostać na niedzielę tutaj w Ustce. Prostopadłe zagranie Brysika, ale niedokładne i szansa na odpowiedź dla drużyny chorzowskiej. Wysoko wychodzi Stępkowski. Nie była to pewna interwencja, ale nie było zagrożenia koniec końców dla drużyny z Ustki. Gra piłka na górę, ale odskoczyła mu ona jeszcze. Czarnobaj tutaj zastawia, żeby był out i rzeczywiście strzał. Teraz Igora Glonka.
Nie ma jednak drugiej bramki na tym turnieju dla tego zawodnika. Będzie rozpoczynać z boku boiska Jan Tarustka. Pokazuje kolegom, jak się mają ustawić. Panujący ten out zawodnik. Teraz jeszcze jedno wznowienie z boku. Jest strata, jest szansa dla Doriana Góry, ale dobry powrót Macieja Brysika pod własną bramkę. Kapitan Tarustka teraz, o, naprawdę. Nie tylko tymi swoimi dwoma bramkami, ale też ofiarną postawą w defensywie przyczynia się do tego, że jego ekipa prowadzi w tym meczu 4-2. Kolejna szansa, teraz dobre podanie i Jasłowski. Centymetry minął tym uderzeniem słupek, jeszcze się nadział na tenże słupek jeden z kolegów, który próbował dostawić stopę do piłki, zamknąć to wszystko. Na prawej stronie, to jest niedokładne podanie do Jasłowskiego. Połowa drugiej części spotkania za nami, nie przyjął dobrze piłki Kocot. Rusza Brysik, Brysik sam nie trafia. Odważnie ruszył środkiem boiska. Uderzył po ziemi, ale to płaskie uderzenie nie przyniosło spodziewanego efektu. Przy wznowieniu drużyny z Ustki, no i mają gracze drużyny Klireksu szansę na gola kontaktowego i rzeczywiście tutaj niewiele zabrakło, żeby ten gol kontaktowy padł. Słupek jednak w tej sytuacji. 5 minut i 55 sekund do końca tego meczu. Jasłowski dobrze się urwał obrońcy, zagrał do Jankowskiego. Jankowski gol! 5-2, Dawid Jankowski. I znowu zespół Jan Tarustka na 3-bramkowym prowadzeniu. Jeszcze sobie zdążył przyjąć piłkę w tej sytuacji Dawid Jankowski. No i pokonał z bliskiej odległości Milana Felisa, który po raz kolejny, po raz piąty musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Jeszcze jedna szansa i co? I nie ma tym razem gola. Ale jeszcze będzie stały fragment dla drużyny Piotra Piszko. Prawa strona, strzał Brysika. Zablokowany, jeszcze out. Jeszcze raz Brysik, ale on odgrywa teraz do Jasłowskiego. Patryk Jasłowski, on nie opanował piłki w tej sytuacji. Jankowski, Jankowski, ależ on się tutaj przedziera między obrońcami. Jeszcze Jankowski. Ambitnie powalczył po tym niezbyt dobrym zagraniu piłki przez Furmana. Teraz Stępkowski czujnie w własnym polu bramkowym. Brysik, do lewej strony zejście, Brysik stara się nawinąć rywala, zagrywa na 9 metr, ale nie było okazji do strzału dla Jankowskiego. Jankowski zostawia, jest jeszcze Jasłowski, Erik Jasłowski i faul. Ostatecznie jeszcze małe spięcie między nim a Michałem Czarnobajem po tej sytuacji, kiedy arbiter użył gwizdka. No ale już chyba wszystko w porządku, rozeszło się po kościach, można powiedzieć. 4 minuty i 45 sekund do końca tego spotkania. 5-2 prowadzi Jan Tarustka. Może być 6, ale chybił w tej sytuacji Patryk Jasłowski. Bliźniacy
Jesowscy tutaj teraz nadają ton gry w zespole Jantaro. Erik Jasłowski, zgranie do Jankowskiego. Czarnomaj dobrze popracował w pressingu, chociaż Klidex nie zdołał trzymać piłki przez jakiś dłuższy czas na połowie drużyny przeciwnej. Felis. Długie zagranie do góry, ten ładnie dawało się w pierwszej chwili. Wygrał pozycję z Brysikiem, ale jednak Brysik nie dał się przejść przeciwnikowi i będzie musiał od nowa Klidex budować dla siebie atak. Była ta szansa na sprawą wejścia Furmana. No tutaj przewinienie kolejnej. To jest czerwona kartka dla Doriana Góry. No on, jeśli chodzi o grę do przodu, to rzeczywiście świetnie dysponowany, ale strasznie elektryczny, strasznie się podpalał w trakcie tego meczu. No i się w końcu doigrał. Doigrał się w ten sposób, że dostaje czerwoną kartkę, wylatuje z boiska, zespół gra w osłabieniu, a jeszcze jest przedłużony rzut karny dla drużyny z Ustki. Jest ta pierwsza minuta tego spotkania. Milan Felis przyczajony w bramce. No i wprost w niego uderza teraz Hubert Rykowski. Stracił piłkę Czarnowaj i kolejny faul popełniony przez zespół Klireksu. Kolejny, więc strzał 10 metrów nam się szykuje. Tym razem chyba sam kapitan, tak jest, Maciej Brysik. Piłkę w swoje dłonie bierze. On szuka hat-tricka w tym spotkaniu. Gwizdek sędziego. Brysik. No, płasko i niecelnie w tej sytuacji. Kolejny, więc niewykorzystany przedłużony rzut karny dla drużyny Tarustka. Teraz szukał kolejnego przewinienia zawodnik gospodarzy. W tej sytuacji to był Nikodem Piszko. Tak jak Brysik, też dzisiaj dwa gole zdobył dla swojego zespołu. Podał tu jeszcze Jandar. Z dystansu strzał, ale zblokowany. Czy pójdzie kontra Klireksu? Nie. Piłka pod nogami Brysika. Piszko. Uspokojenie, wycofanie na własną połowę. Brysik z dystansu chciał zaskoczyć, ale chybił w tej sytuacji. Strzał niecelny. Długie zagranie teraz Felisa. Rozpoczynają od autu grający w trzech w polu aktualnie gracze Klireksu. Nie opanował piłki Wojciech Rydel. 2 minuty 35 sekund pozostało do końca tego meczu. Rykowski. Oddanie do Piszko. Rykowski i od autu będzie zaczynać zespół gospodarzy tego turnieju. Brysik na lewą stronę. Nie spieszą się już gracze Piotra Piszko. Z dystansu uderzenie Macieja Brysika. I to w jakim stylu on tę piłkę uderzył. I to jest kolejny gol tego zawodnika. No tu przepięknie przy słupku zmieścił
tę piłkę z jakichś 15 metrów uderzał, ale trafił i podwyższa prowadzenie na 6-3. Swojego 6-2 swojego zespołu. 3 to oczywiście faule Klireksu. Teraz palec w oko chyba włożony Maciejowi Buczkowi. On się pojawił na placu gry z numerem 11. Ostatnie dwie minuty się rozpoczęły. Jeszcze Klireks ambitnie tutaj do końca oczywiście próbuje. Meruś w trzech, bo musieli zatrzymywać rywale, ale udało się, co najistotniejsze, patrząc z perspektywy Jantaru. Teraz jest strzał niezły Buczka, ale broni Adam Piąta, który pojawił się między słupkami bramki zespołu z Ustki. Teraz okazja przed Gracjanem Jaroszem, ale znowu dobrze chyba Piątak. Wydaje mi się, że to on odbijał tę piłkę, a nie obrońca, który gdzieś tam się też kręcił pod bramką. Piątak, długa piłka, ale nie na tyle dokładna, żeby dopadł do niej Błażej Lemański z numerem 18. On się też zjawił. Nie powiem, że głębokimi, ale już rezerwami grający jedni i drudzy w końcówce tego spotkania, którego ostatnia minuta nam się rozpoczęła. 6-2 prowadzi Jantarem Ustka z Klireksem Chorzów. No i sytuacja przed ostatnią serią gier będzie taka, że TAF Toruń będzie prowadzić z dorobkiem 6 punktów i bilansem bramkowym plus 7. Na drugim miejscu będzie Jantar też z dorobkiem 6 punktów i bilansem bramkowym plus 6. Te dwie drużyny już na pewno awansują dalej. No a na miejscach 3-4 ekipy z Chorzowa i Gniezna. Tak więc poznaliśmy już dwóch pierwszych ćwierćfinalistów Mistrzostw Polski do lat 15. Jeszcze nie nam czekać na rozstrzygnięcie, kto z pierwszego, kto z drugiego miejsca w tej grupie. Ale to dopiero późnym popołudniem się tego dowiemy. Zmiana też w bramce Klireksu. Dawid Bem się pojawił na ostatnie sekundy. No i niestety dla siebie nie zachował czystego kąta na finiszu tego spotkania. Bo to tutaj widzimy, zgubili koledzy piłkę i Hubert Rykowski miał szansę na zdobycie gola. 7-2. Jantar Ustka pokonuje Klireks Chorzów. A to oznacza, że awansuje do ćwierćfinału zespół gospodarzy tego turnieju. Klireks już tylko w meczu o honor zmierzy się z KS-em Gniezno. No a my tymczasem już czekamy na to, co wydarzy się w grupie trzeciej. O tym opowiadać będę za moment, kiedy pojawią się na parkiecie zawodnicy Akademii Piłkarskiej Nadzieje Stal Mielec i PSV Łódź.